technologia HIFU w ginekologii plastycznej czy estetycznej funkcjonuje od 2 lat, ale jej efekty i działanie pozytywne w zakresie medycyny estetycznej znamy od ponad 10 lat, bo takiego czasu HIFU jest stosowany w zakresie liftingu skóry twarzy, skóry szyi, skóry brzucha czy skóry dłoni. Wyniki, doskonałe wyniki stosowania HIFU w medycynie estetycznej zostały powtórzone niejako w ginekologii plastycznej i HIFU stosowane jest z powodzeniem do liftingu skóry sromu, warg sromowych większych, całej skóry sromu i krocza, ale przede wszystkim znalazło doskonałe zastosowanie w zakresie obkurczania pochwy. Gdybyśmy porównali działanie HIFU z laserem czy z radiofrekwencją, HIFU działa o wiele głębiej, działa na poziomie warstwy mięśniowo-powięziowej, czyli tam, gdzie klasycznie operuje chirurg, dlatego te efekty są tak bardzo wyraźne. Innym obszarem stosowania HIFU w ginekologii, może nie ginekologii plastycznej, ale w ginekologii czy w uroginekologii, jest wysiłkowe nietrzymanie moczu. Wprawdzie nie ma jeszcze dużych badań potwierdzających tę skuteczność, ale biorąc pod uwagę mechanizm działania i zasięg aż do 4,5 mm, możemy wpłynąć na wysiłkowe nietrzymanie moczu u pacjentek, które mają problem niewielki, incydentalny. Nie chodzi o pacjentki, które zmieniają 4-5 wkładek dziennie, ale o pacjentki, które to podkreślę, które mają początkowy problem z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.